No, ja jestem tu przede wszystkim, żeby poprawić swoją jakość w swoim życiu, bo nosząc okulary po prostu nie lubię nosić, a soczewki są zbyt bardzo uciążliwe dla mnie, także długo czasu na to czekałem i jest to dla mnie bardzo ważne i duża zmiana w moim życiu to na pewno i poprawa komfortu w moim życiu to też na pewno i no i dlatego tutaj jestem. Noszenie soczewek, bo ja okularów nie nosiłem, bo nie lubię nosić okularów. Po prostu są nieodpowiednie dla mnie, a soczewki, no tak jak mówię, szczypią i są uciążliwe w dniu codziennym. Także zdecydowałem się w końcu na zabieg poprawy wzroku. Także. Bardzo się pan stresuje? Jakieś obawy? Czy mam teraz obawy, że się stresuję? Bardziej jestem taki podekscytowany. Rzeczywiście mały stres, ale jestem taki bardziej podekscytowany tym, że w końcu będę mógł widzieć bez problemu, bez żadnych okularów i bez soczewek i to jestem pod tym względem jest dlatego nie mam sobie tak stresu i bardziej jestem tym podekscytowany, o tym bym powiedział. Jakieś pytania jeszcze co do zabiegu? Jakieś pytania co do zabiegu? No już chciałem zapytać, bo to jest pierwszy na serio rozumiem, że to jest wycinanie troszeczkę rogówki i ona jest usuwana, a później jest robienie drugim laserem i tam jak to wygląda? Przy zabiegu są używane dwa lasery. Dwa lasery, tak jest. Laser femtosekundowy, który robi panu nacięcie na rogówce, które nazywamy płatkiem rogówki. Ten płatek lekarz specjalnym narzędziem odchyla. Drugi laser excimerowy laseruje pana, mówiąc w skrócie, modeluje rogówkę. Modeluje pan rogówkę. Następnie wszystko jest płukane wodą i płatek jest ponownie nakładany. Po zabiegu. Tak to wygląda. No rozumiem. Jeśli pan teraz popatrzy na zegar, więc widzi pan godzinę? Która? To jest 4:34. Czwarta 34, powiedział pacjent. Minuta po zabiegu. Pacjent widzi różnicę, pacjent widzi za mgłą. Teraz to się będzie poprawiało. Oczy będą zawić przez około 3-4 godzinki i od jutra pacjent. No, ja już widzę naprawdę dużo, dużo lepiej. Ja już jestem w stanie przez okulary, jak mam za mgłą, widzę tam w kącie. Także wcześniej to, co ja widziałem, to wszystko za mgłą i no, tak jakby po prostu się kręciło. Astygmatyzmu i krótkowzroczności. Także byłem bardzo ograniczony. No, ten moment tej operacji, pierwsze oko, to był pan do momentu, gdzie ta rozpustka była. Ale później już troszeczkę to wtedy bolało, ale to tam troszeczkę. Myślę, że ten moment jest warty efektu tego, na który się czeka. Po prostu, żeby dobrze widzieć. Cieszymy się na kontrolę jutro i mam nadzieję, że pan będzie widział, jak perfekcyjnie. Dosyć duży astygmatyzm. Mnie właśnie coraz dalej jest. Tak jakby znikał całkowicie. To jest pierwszy dzień. Duża akomodacja. To jest wszystko normalne. Przy dużych plusach i dużym astygmatyzmie. 3, 8, 9, 6, chyba 5. Pan miał krótką wzroczność około 2 dioptrii i duży astygmatyzm, prawie 3 dioptrii i to jest rezultat następnego dnia. Pan czyta 100-120%, widzenie się jeszcze będzie zmieniało, może się polepszyć, może się pogorszyć, dlatego kontrole są bardzo ważne, biomechanika rogówki jeszcze się zmienia, także kontrolujemy pana w razie, jeżeli zmieniło się coś na negatywnego, zawsze jest możliwość poprawki minimum 6 miesięcy po pierwszym zabiegu. Super. Wszystkiego dobrego. Miłego lata. Po zabiegu od razu to było tak, że no miałem pieczenie, to uczucie takiego pieczenia, zawrotów głowy, ale to normalne po zabiegu. I tak w sumie przyszłem do hotelu, to potrwało 3 godziny. Po 3 godzinach stosowania kropli i stosowania się do zaleceń, po 3 godzinach wstałem, patrzę, szok. Jak już przeszłem przez to jedno oko, to już później mówię, o, to już jest z góreczki. Już wiedziałem, co mnie czeka na drugim oku. Mówię, ten jeden moment, bo to są bardzo dobre krople znieczulające. I w sumie w ogóle nie czułem. Czułem tylko ten taki rozpornik na oku.
To był jeden moment, który tak coś po prostu poczułem jako, można powiedzieć, ból, ale to taki, wie pan, jaki to był, to nie ból, nie? Znaczy, warto się przełamać po prostu, warto się przełamać, bo efekt końcowy jest zniewalający. Tak jak i w moim momencie, ja się czuję po prostu, jakbym rzucił ogromny bagaż siebie. Mówię, to ogromny taki ciężar, już się czuję dużo lepiej na głowie, wie pan, miałem mocny astygmatyzm i mi w okularach nie ustawał, ani w skrzepkach. Także ja już czuję naprawdę znakomite, bardzo duże zmiany.